rękawy ku górze. Inspiracją do dzisiejszego filmu było przeczytane przeze mnie dzisiaj rano zdanie: weź to w końcu zrób. I postanowiłam, że nagram film 5 rzeczy, które możesz zrobić dla swojego Instagrama bez wychodzenia z domu. A zdanie weź to w końcu zrób nie jest przypadkowe, ponieważ są to aspekty, które odkłada się zazwyczaj na później. Na później to jest właśnie teraz, ten moment, kiedy nie możesz tego odłożyć, zwłaszcza jeżeli prowadzisz konto firmowe lub konto dla swojej marki, konto, które ma w przyszłości być kontem firmowym i chcesz, żeby wyglądało bardzo poważnie. Przygotowałam, będę mówić, co zrobić i będę mówić, jak zrobić. Cześć, jeżeli jesteś tutaj u mnie pierwszy raz, witam Ciebie. Nazywam się Marta Kaczmarski, Instagram Instruktor. Tutaj na YouTubie jest już kilka bardzo ciekawych filmów na temat Instagrama, ale oczywiście kliknij sobie subskrybuj, kliknij sobie dzwonek, bo następny film przyjdzie niebawem. Na Instagramie nazywam się marta.kaczmarski i na Instagramie to już robimy o wiele więcej rzeczy. Poza samą nauką, networking. Teraz robimy na Instagramie networking, więc zapraszam. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. Jeżeli prowadzisz konto, które ma robić dobre wrażenie na pierwszy rzut oka, a ten pierwszy rzut oka ląduje w okolicach górnej części Twojego Instagrama, prawda? Ktoś wchodzi na Twój Instagram, patrzy, wow, wow, wow. Tak jest dobrze, a jak patrzy, to jest niedobrze, więc robimy, jak to ma wyglądać. I tutaj jest kilka aspektów. Jednym z nich jest to, jakie masz zdjęcia na swoim Instagramie. Bardzo możliwe, że masz na Instagramie zdjęcia, które ewidentnie zaburzają harmonię lub wprowadzają pewnego rodzaju niezrozumienie tematu. Mogą być tam też zdjęcia, które po prostu Ci się już nie podobają, nie chcesz tych zdjęć na swoim Instagramie, możesz zrobić porządki, czyli wejść w swoje instagramowe konto, przejrzeć te chociażby ostatnie 12, powiedzmy, może nawet trochę głębiej zdjęć i usunąć te, które już nie spełniają Twoich oczekiwań, a Twoje oczekiwania wobec Twojego Instagrama rosną z każdym dniem, bo jesteś na Instagramie coraz bardziej biegła. Jak to zrobić? Teraz uwaga, mówię jak. Na Instagramie są dwie funkcje, dzięki którym możesz usunąć coś ze swojego feedu. Ściana, czyli zdjęcie, to wszystko nazywa się feedem. Masz dwie opcje. Możesz usunąć, czyli użyć czerwonego przycisku usuń. Jeżeli to zrobisz, to zdjęcie przepadnie z Twojego Instagrama na zawsze i nie ma odwrotu. Dlatego w momencie tworzenia takiego nowego wizerunku lub otwierania nowego rozdziału na Instagramie, zawsze sugeruję, że najlepiej jest użyć przycisku archiwizuj. Jeżeli użyjesz archiwizuj, to zdjęcie i cały ten post zniknie z Twojego Instagrama, ale będzie siedział tam w środku. I w momencie, kiedy stwierdzisz, ojejku, źle zrobiłam, to mi się teraz nie podoba, chcę wrócić. Możesz oczywiście wejść w archiwum, kliknąć i to zdjęcie wróci gdzie? Dokładnie na to samo miejsce, z którego zostało usunięte. Jeżeli to zdjęcie chwilowo wpadnie Ci gdzie indziej, bo może się tak zdarzyć, to tylko odśwież aplikację i on zaraz to zdjęcie przeniesie tam, gdzie było. I to jest pierwsza ważna wskazówka. Druga, jaką chcę dać przy okazji, nie decyduj się na masowe usuwanie wielu zdjęć swojego instagramowego konta, bo to niedobrze. Druga rzecz to krótka notka biograficzna, czyli to, co znajduje się na wejściu na Twój profil, co robi wrażenie albo nie robi żadnego wrażenia. Wiadomo, że musi robić. Krótka notka biograficzna to tylko 150 znaków,
I tym trudniej jest ją napisać, prawda? Tylko 150 znaków, więc tą notką biograficzną jest zawsze problem. Ja specjalnie przygotowałam dla wszystkich, którzy chcą sobie dobrze ustawić konto instagramowe, specjalny przewodnik odlotowe bio i jak sobie ściągniesz odlotowe bio, tutaj na dole damy link, to możesz krok po kroku ze mną przelecieć nie tylko samo bio, czyli krótką notkę biograficzną, ale wszystkie inne ustawienia, połączenia nazwy użytkownika, czyli wszystko to, co na koncie markowym, eleganckim, musi być zrobione na tip-top. Trzeci punkt. Zdjęcia. I tutaj mogę Ciebie bardzo zaskoczyć. No, bądź gotowa na zaskoczenie maksymalne. Oczywiście nie będę nikomu sugerować, że jest piękna wiosna, można iść na spacer i zrobić piękne zdjęcia na zapas. Ale jest jeden rodzaj zdjęć, które możesz zrobić w domu. I to są bardzo specyficzne zdjęcia i tutaj proszę podeślij koniecznie ten film osobie, która ma produkt, fizyczny produkt, który powinien być od czasu do czasu dobrze sfotografowany. Nie możesz poprosić fotografa, nie możesz zorganizować sesji, nie masz sprzętu, a masz na przykład taki ładny produkt i on wymaga, żeby on ładnie wyglądał. I wiesz co? Zdradzę Ci teraz taki jeden trik do robienia takich zdjęć elementów. Czekaj, jeszcze może być coś na przykład mniejszego. Poczekaj, wezmę coś takiego mniejszego. Tego rodzaju zdjęcia, które są, mają naokoło taką biel, która eksponuje produkt, że jest fokus taki tylko na Twoim pięknym produkcie, na jego detalach, na jego elemencikach. Możesz zrobić, słuchaj, w domu, w wannie. To jest niesamowite. Ja kiedyś usłyszałam o tym, przeczytałam o tym w internecie i widziałam kiedyś taką sesję zdjęciową domową, której efekty były powalające. Dlaczego? Dlatego, że wanna, którą masz w swojej łazience, pod warunkiem, że jest biała, że jest lśniąca, stanowi fantastyczny lightbox, czyli miejsce, gdzie możesz umieścić, o, tylko tego nie mogę zrobić, bo tutaj jest herbata. Możesz umieścić swój produkt, zrobić fajne oświetlenie z użyciem na przykład jakiejś lampy, którą masz w domu, porobić zdjęcia i przy odrobinie edycji możesz stworzyć u siebie w domu bardzo profesjonalny katalog zdjęć swojego produktu. Nie mogłam znaleźć blogu i filmu, na którym to widziałam, ale to jest dokładnie tak, jak sobie to wyobrażasz. Kładziesz to na dnie wanny, wchodzisz z aparatem albo z telefonem do wanny, bez wody, światło i robisz przepiękną sesję zdjęciową. Jak zrobisz taką sesję, to koniecznie daj mi znać, bardzo chętnie zobaczę. Sesja zdjęciowa produktu jest, nie muszę o tym mówić, każdy wie. Nie muszę o tym mówić, nie muszę mówić o sklepie na Instagramie, gdzie te produkty chcesz zaprezentować bez dobrych zdjęć ani rusz. Możesz to zrobić. Następny punkt, czwarty. To uwaga, hasztagi. Proponuję Ci przeanalizować wynik działania Twoich hasztagów na Instagramie. Jest rzeczywiście takie obyczajowo powtarzane, nagrywane bardzo często sformułowanie: hasztagi na Instagramie nie działają. Nic bardziej mylnego. Może rzeczywiście one nie działają tak bardzo, jakbyśmy sobie zamarzyli, ale działają. Czasami lepiej, czasami gorzej. Wiedzieć, kiedy gorzej, to już jest dobra wiedza. I wiedzieć, kiedy lepiej, jak robić, żeby było lepiej, żeby Ciebie nie męczyć tutaj na tym filmie, odsyłam Ciebie do postu na moim blogu, gdzie możesz zobaczyć,
I ten post jest przygotowany typowo pod konta firmowe, gdzie możesz zobaczyć na przykładach, jak wyglądają hasztagi czy wyniki z hasztagów, które nie działają, a jak to może wyglądać. I teraz piąty punkt, który będzie Ci bardzo o wiele łatwiej w tym momencie będzie Ci zrealizować ten punkt. To jest nawiązywanie kontaktów na Instagramie. Bardzo często, kiedy prowadzę szkolenia z Instagrama i przychodzą na te szkolenia osoby, mimo że siedzimy razem, bo mamy stół konferencyjny i się razem uczymy, to wiele osób w pewnym momencie przyznaje się do tego, że odczuwają na Instagramie prawdziwą samotność. Ta samotność ma kilka oblicz. Pierwsze jest takie, posłuchaj o tej samotności. Pierwsze jest takie, że niektóre osoby czują się samotne na Instagramie, bo robią ten Instagram, dbają o te zdjęcia, chętnie odpiszą na jakiś komentarz, którego nie ma i mają takie wrażenie, że cała ich praca jest w ogóle niewidoczna, niedoceniana, niezauważana. To jest pierwszy objaw samotności. A drugi objaw samotności instagramowej jest taki, że ty prowadząc swój Instagram czujesz, że nie możesz na nikogo liczyć i że robisz to tylko i wyłącznie sama. Nie masz jeszcze kogoś, kto zrobi dla ciebie zdjęcie, podpowie ci jak zrobić fajny post, powie ci coś prawdziwego, wzmocni cię. Dlatego ta samotność czy ta na Instagramie jest bardzo trudna i żeby siebie samego, siebie samej nie narażać na takie smutne sytuacje, bardzo Ci rekomenduję, nawiąż sobie kilka solidnych kontaktów na Instagramie. Specjalnie mówię o kontaktach, kiedy mamy taki trudny czas. Jesteśmy w jakimś etapie tego trudnego czasu, który niebawem się skończy. I żeby nie narażać samej siebie na kontynuację samotności, popracuj nad zdobyciem kilku fajnych kontaktów na Instagramie. Wiesz co zrób? Po prostu daj się znaleźć. Daj się znaleźć. To jest słowo, którym chcę Ciebie pożegnać. Ja nawet powiem więcej. Daj się znaleźć nawet tutaj na dole w sekcji komentarzy. Wpisz w komentarzu pod tym filmem swoją nazwę użytkownika. Małpa, daj się znaleźć.